Jakub i Aneta zostali poproszeni o zapisanie wyrażenia 30x 2 razy y do trzeciej w postaci iloczynu dwóch jednomianów. Ich odpowiedzi są pokazane poniżej. No i tutaj mamy odpowiedź Jakuba, tutaj mamy odpowiedź Anety. Które z nich prawidłowo rozłożyło 30x kwadrat razy y do trzeciej na czynniki? Zastanówmy się. No żeby sprawdzić, który z tych rozkładów jest prawidłowy, to najlepiej jest po prostu wymnożyć te iloczyny, i zobaczyć, czy wyjdzie to, co ma wyjść. Widzimy, że te odpowiedzi są różne. No to popatrzmy najpierw na tę pierwszą. Wymnóżmy. 3x kwadrat razy 10y do trzeciej. 3 razy 10 to będzie 30. Czyli współczynnik liczbowy tutaj się zgadza w tym jednomianie. 30 wychodzi. Teraz mamy x kwadrat tutaj. Tutaj nie mamy żadnego x. Więc po wymnożeniu będziemy mieli po prostu x do kwadratu. I tutaj po lewej stronie też jest x do kwadratu. Czyli X się zgadzają. No i teraz popatrzmy jeszcze na y. Tutaj po prawej stronie mam y do trzeciej i po lewej też mam y do trzeciej, bo tutaj w tym pierwszym jednomianie nie występuje y. Czyli po wymnożeniu będzie y do trzeciej, czyli tak samo jak po lewej stronie. Czyli widzimy, że Jakub rozwiązał dobrze. To znaczy po wymnożeniu tych dwóch jednomianów dostajemy ten jednomian, który miał Jakub rozłożyć na czynniki. Popatrzmy teraz na rozwiązanie Anety. Tutaj mamy tak. 15 razy 2 to jest 30, czyli to się zgadza z tym co jest po lewej stronie. Dalej mamy x kwadrat tutaj w tym pierwszym jednomianie, w drugim nie ma żadnego x, czyli po wymnożeniu będzie x kwadrat. No a to się zgadza, bo tutaj mamy x kwadrat. No i dalej jeszcze mamy y kwadrat razy y to będzie y do trzeciej i po lewej jest y do trzeciej, czyli widzimy, że Aneta też dobrze rozłożyła na czynniki. Oba te rozwiązania są dobre. No bo po wymnożeniu dają ten jednomian, który miał być, który był tutaj w treści zadania podany. No to ktoś może się dziwić, jak to jest, że mamy dwa różne rozwiązania, oba są dobre. No ale po prostu to jest tak, że istnieje bardzo wiele różnych rozkładów jednomianu na dwa czynniki. No i mogę, mogę tutaj jakiś inny wymyśleć. Na przykład mogę wziąć, no co mogę wziąć? Mogę wziąć na przykład 5x razy 6xy do trzeciej. Taki rozkład. No, i rzeczywiście, jak pomnożę 5 razy 6 to będzie 30, x razy x to będzie x kwadrat, no i jeszcze y do trzeciej. To też jest dobry rozkład tego jednomianu na dwa czynniki, na takie dwa czynniki.